Szokująca ankieta. Pacjenci skarżą się na błędy w leczeniu Holandia, badanie: u 20%. Pacjentów, zła diagnoza, niewłaściwe leki lub błędy w leczeniu. 20% pacjentów w szpitali w Holandii postawiono złą diagnozę, podano niewłaściwe leki lub popełniono błędy w ich leczeniu, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Holenderską Federację Pacjentów. Ankietą objęto 7800 pacjentów, którzy byli w szpitalu w ciągu ostatnich dwóch lat. Z badań federacji wynika, że najczęstszym błędem jest stawianie przez lekarzy niewłaściwej diagnozy. Jednocześnie zdarzało się, iż lekarze nieprawidłowo zakładali szwy, które pękały, podawali nieodpowiednie leki, a nawet operowali niewłaściwą część ciała. Dwie trzecie osób które skarżyły się na popełnione błędy w procesie leczenia szpitalnego, wskazywały, iż powodem pomyłek była słaba komunikacja między personelem i nieprzykładanie wagi do dokumentacji medycznej. Spośród ankietowanych pacjentów 22%. Skarżyło się na tymczasowe urazy fizyczne a 16% na trwałe dolegliwości fizyczne 19%. Z nich wskazało również, że po pomyłce doznało urazów psychicznych, takich jak objawy lękowe lub depresyjne. Jak informuje Federacja, 13% poszkodowanych złożyło skargę na szpital lub roszczenie o odszkodowanie. Jednocześnie aż 83% wszystkich badanych uważa, że szpitale robią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec pomyłkom. Ludzie muszą mieć pewność, że w szpitalu są w dobrych rękach. Dlatego dobrze, że wiemy, jakie błędy są popełniane, bowiem razem możemy to zmienić, powiedziała dziennikowi Algemeen Dagblad, dyrektor Federacji Pacjentów Dianda-Weldman.